Generalnie od stycznia zbieramy podpisy pod referendum w sprawie uchodźców. Chcemy, aby rozpisano referendum z pytaniem, czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej. Generalnie chodzi nam o to, żeby obywatele Polski zadecydowali o tym, czy chcemy uchodźców w naszym kraju, jeżeli tak, to na jakich zasadach, a nie na zasadach narzuconych przez Unię. Jako takiej oficjalnej liczby podpisów nie ma. W miesiącu marcu padła liczba 300 tysięcy podpisów. Mamy ambicje, żeby zebrać 1 000 000 podpisów, a potrzeba nam 500 tysięcy. Według tego, co nam narzuca Unia, tak, no to mamy zapewnić tutaj jakieś minimum socjalne uchodźcom. Oni wyobrażają sobie, że będziemy im zapewniać jakieś mieszkania. Tak, przygotowywane są nawet lokale dla uchodźców, czego nie mają zapewnione nawet osoby, które mają obywatelstwo polskie. Tak. Boimy się przede wszystkim tego, że w ramach tej relokacji trafią do nas osoby, które będą zagrożeniem dla naszego kraju, dla mieszkańców naszego kraju. Tak? Tego się boimy, ponieważ nie ma jakichś konkretnych zasad weryfikacji, która z tych osób to jest terrorysta. Tak? Jeżeli chodzi o kwestię regularności, na pewno będziemy się pojawiać, ponieważ my zbieramy podpisy w całym okręgu numer 7, tak, czyli to jest Chrubieszów, Tomaszów Lubelski, a nawet Biała Podlaska. Tak? Więc na tą chwilę trudno powiedzieć, czy będziemy co tydzień w Zamościu w tym samym miejscu, natomiast na pewno tego typu informacje będą umieszczane na stronie ruchu Kukiza, na Facebooku, jeżeli taka zbiórka będzie organizowana. Więc jeżeli nie tutaj, to będziemy też zbierać, tak jak robiliśmy to dotychczas, chodząc po ulicach z listami poparcia, proponując poparcie naszej inicjatywy. Podpisy można złożyć również w biurach poselskich posła Jarosława Sachajko. To jest w Zamościu na ulicy Akademickiej 4, pokój numer 6. Tam mieści się biuro od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17. Codziennie jesteśmy. Z okazji zbierania podpisów pod referendum mamy również takie ulotki, które reklamują możliwość zapisania się do stowarzyszenia na rzecz nowej konstytucji, bo jest potrzebna jej zmiana, no i po prostu jest wydarzenie i tutaj promujemy biuro poselskie, tak, i no, to otwieramy te, można powiedzieć, takie struktury lokalne, no, na rzecz zbudowania nowej konstytucji. Chcemy, żeby było referendum takie obligujące rząd do wprowadzenia zmiany z decyzji referendalnej, żeby były wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli generalnie wszystko to, z czym szliśmy do wyborów parlamentarnych. Tak, także to wszystko pracuje. No, zachęcamy ludzi, żeby się przyłączyć. To nie ma tak, że o tym zapomnieliśmy.